To my Państwa w firmie Energy Gas Polska prezentujemy montaż instalacji gazowej do auta z bezpośrednim wtryskiem paliwa. W dniu dzisiejszym jest to Skoda Rapid z silnikiem 1.4 TSI o symbolu CZCA o mocy 125 koni mechanicznych. Auto zostało wyprodukowane w 2017 roku. Możemy do aut z bezpośrednim wtryskiem paliwa możemy zastosować dwa typy instalacji. Jest to instalacja z dotryskiem benzyny, bądź też instalacja w fazie ciekłej szóstej generacji, gdzie gaz jest podawany przez wtryskiwacze benzynowe i benzyna jest używana wówczas jedynie do dojazdu do stacji, kiedy gaz nam się skończy. W tym przypadku mamy zastosowaną instalację z dotryskiem benzyny. Jest to instalacja BRC Sequent SDI w wersji 2.0. Włoski świetny produkt objęty dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów. W tym przypadku z jednostką sterującą przeznaczoną do obsługi auta czterocylindrowego. Kilka słów o samej instalacji, mianowicie o zamontowaniu poszczególnych elementów. Tutaj mamy zamontowaną centralę sterującą SDI 2.0, filtr fazy ciekłej z elektrozaworem, filtr fazy lotnej, poniżej mamy reduktor, oraz zostają nam jeszcze wtryskiwacze gazowe BRC. Tutaj w przypadku instalacji z bezpośrednim wtryskiem paliwa mamy do czynienia z interwałami przeglądowymi bardzo podobnymi jak przy instalacji z wtryskiem pośrednim. Przy instalacji BRC jest to 15 tysięcy km bądź raz w roku. Warto jest robić te przeglądy, aby utrzymać instalację w należytym porządku oraz nie stracić gwarancji. Skoda z tym silnikiem spala około 9 litrów benzyny, gazu spali około 10 litrów, do tego doliczamy około 1,5 litra benzyny, która jest stosowana celem schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych znajdujących się w komorze spalania. Jest to takie działanie specjalnie zastosowane, aby ochronić te wtryskiwacze przed przedwczesnym zużyciem i uszkodzeniem. Takie wartości spalania pozwolą nam na zaoszczędzenie około 250 nawet złotych na każdym przejechanym 1000 km. Przejdźmy teraz do wnętrza, gdzie zamontowany został przełącznik. Tutaj na życzenie klienta trafił on w deskę rozdzielczą po lewej stronie od kierownicy. Przełącznik sygnalizuje nam ilość gazu pozostało w zbiorniku do wykorzystania oraz tryb zasilania, czy jest to gaz, czy jest to benzyna. Mamy również możliwość manualnego przełączenia się pomiędzy tymi trybami, widocznym na środku guziczkiem z napisem BRC. Kolejnym elementem jest zbiornik. Tutaj w przypadku nawet takiego niedużego auta mogliśmy zastosować zbiornik 56-litrowy, gdyż w aucie zastosowana została wnęka na pełnowymiarowe koło zapasowe. Taki zbiornik pozwoli na przejechanie około 450 km. Jeżeli będziemy spokojnie jechać, ta wartość oczywiście będzie większa. Pozostaje nam jeszcze kwestia uzupełnienia ilości gazu. Następuje ona przez tutaj te złącze, w które wkręcamy dokręcaną przejścióweczkę. To jest zastosowane po to, aby wlew po zamknięciu był całkowicie niewidoczny, żeby nie był w zderzaku, tankowanie wygodne, nie musimy się schylać. Koszt zamontowania instalacji gazowej BRC do auta z bezpośrednim wtryskiem paliwa z 4 bądź 3 cylindrami jest to 4600 zł. Zwrot kosztów montażu nastąpi po około 23 tysiącach km, także naprawdę bardzo ładny wynik. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do skorzystania z naszych usług z zakresu montażu oraz serwisu instalacji gazowych.